Ale już jakąś pizzunię zjadł. Ale mi się nic nie chce dzisiaj. Jezu, jak dobrze poleżeć. Gimper, Gimper, wstawaj! Nie możesz być takim leniem! Trzeba robić trening! No Jezu, dajcie mi spokój. Chcę spać. Gimper, Gimper, no dawaj! Trzeba się ruszyć, trenować. Nie możesz stracić sylwetki, na którą tak ciężko pracowałeś. Musisz się ruszyć, bo będziesz wyglądał jak 5 lat temu. Szybciutko, szybciutko, Gimper! Koniec tych scenek, koniec tych żartów, moi drodzy. Dzień dobry, zaczynamy trening. 5 lat temu wrzuciłem na kanał film, który był zatytułowany Gimper na siłowni. I ja wtedy zaczynałem swoją przygodę z treningami. Całość była poprowadzona przez Bartka, który prowadzi mnie nadal. Teraz już coraz częściej zdalnie, bo kiedy nagrywamy ten materiał, to siłownie nie są jeszcze otwarte, więc Gimper jest na siłowni, ale siłownia jest w domu. Nie jest to oczywiście takiej klasy sprzęt jak na profesjonalnej pakerni, ale jak na moje potrzeby wystarcza. Dziś obejrzymy sobie film Gimper na siłowni sprzed 5 lat i poodtwarzam ćwiczenia, które robiłem wtedy w dzisiejszym wydaniu. Zaczynajmy! Pierwszym ćwiczeniem, które mogliśmy zobaczyć na tamtym filmie, były pompki. No, jak one wyglądały, każdy widzi. Wtedy Bartek powiedział, żebym zrobił 50, nie dawałem rady ich tyle zrobić. Dzisiaj myślę, że dałbym radę, ale zamiast tego wolę, żeby moje pompki wyglądały trochę inaczej. To jest fajne, bo zużywa o wiele więcej tlenu. No i oczywiście wysiłek przy pompce z klęśnięciem też jest większy. Ale jak mam ochotę na wariant mniej crossfitowy, a trochę bardziej siłowy, to robię to mniej więcej tak. Ogólnie fajne, ale dobrze daje w kość. Kolejny na filmie jest burpees, jedno z moich ulubionych ćwiczeń crossfitowych. W standardowej wersji, no, jak już jest się trochę wytrenowanym, to nie jest to aż takie trudne. Robimy sobie pompeczkę, podskakujemy, wyskakujemy i tak dalej. A wersja, w której ja lubię robić burpeesy aktualnie, to wersja z takimi 14-kilowymi przyjaciółmi. Do takich mam dostęp, będę chciał sobie może pokupować jeszcze jakieś inne wersje tych kettli. W każdym razie łapiemy tu, wyskakujemy, pompujemy głęboko, hop, doskakujemy, zarzucamy, robimy głęboki przysiad, do góry, z powrotem i tak aż umrzecie. Spróbujemy zrobić sobie 10-12 powtórzeń, zobaczymy jak to pójdzie. Do dzieła! Fajne, fajne, fajne. Ostatni. Hop. Hop. Ba. Elo, ale nie wiem jak się nazywam. A kto umarł, ten nie żyje. Umarł ciąg, ale żywy jest nadal w naszych sercach, pomimo że martwy. Król ćwiczeń, absolutny, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o kwestie siłowe, uwielbiam robić. Oczywiście to wymaga bardzo dużej ostrożności, bo wykonywany źle technicznie może nas nieźle poskładać. Ja też królem techniki pewnie nie jestem, ale spróbuję wam pokazać, ile tam dzisiaj dźwigam. Wtedy na filmie było 40 kg. Dzisiaj, no, myślę, że stówka pęknie, a spróbujemy powalczyć o więcej. Do boju. Robimy po jednym powtórzeniu, zobaczymy jaki wyjdzie max. 5 dych. Gryf dycha, 2 razy talerze po 20. Dołożyliśmy podyszce z każdej strony, 7 dych. Dziewięć dych. Z
Zaczyna robić się w miarę poważnie, trzycyfrowa liczba, mamy sobie stóweczkę, zobaczymy jak to pójdzie. Bartek zawsze powtarzał, Tomek, do szacunku trzeba mieć respekt. Ale stuwa to nie ciężar! Voila! Paka 10. Tu już nie ma żartów, kochani. Ja już trochę posmutniałem, układ nerwowy dostał w dupę. Zobaczymy jak to będzie. Spróbuję najczyściej technicznie jak się da, ale jak coś to proszę bez hejtów, bo ja teraz więcej jak 120 nie macham, więc to już jest blisko mojej granicy. Czy to granica Zofii Naukowskiej, czy Tomasza Działowego, to się przekonamy. Najgorsze jak się robi w domu jest to, że na siłowni można tym ciężarem jebać o ziemię jak się schodzi. Tu nie mogę, bo szanuję moich sąsiadów, więc muszę odkładać delikatnie, ale to zawsze dodatkowy bodziec. Paka 20. Będzie fajnie. A! Sąsiedzi to kochają. West Coast, dziko! Ta, mamy to. Nie wiem czy ładnie technicznie. Jak coś, to teraz slow-mo i strzałki są narysowane w każdym miejscu, w którym zrobiłem źle. W komentarzach na pewno jeszcze parę znajdziecie, ale jest git. Mógłbym zrobić 130, ale nie wiem, czy to byłoby odpowiedzialne. Do odważnych świat należy. I łóżka szpitalne po kontuzji. Też do nich należą. Cechą młodości jest popełnianie błędów. Mam nadzieję, że ten nie będzie moim ostatnim. Paka 30. Dobra. Przepraszam wszystkich sąsiadów mieszkających pode mną. Pozło! Martwy ciąg potrafi człowieka pozamiatać. Mnie trochę pozamiatało, ale mam jeszcze trochę ćwiczeń do zrobienia. Później robiliśmy wzniosy boczne. Takimi śmiesznymi małymi sztangielkami. Jakoś tak to robiłem koślawo wtedy dosyć. Śmieszne memy były z tym, bo robiliście jak odlatuję. Na przykład, zresztą Bartek powiedział, że mam czasami takie fazy, że chciałbym sobie polatać. Dzisiaj będzie trochę za duży ciężar, żebym polatać sobie mógł, bo po raz kolejny do gry wkraczają ketelki i znowuż to nie są takie typowe wzniosy boczne. Mógłbym je zrobić, tylko że sztangielki, które mam, to są takie plastiki cholerne i to jest duże, niewygodne i długo się zdejmuje ciężar, więc po prostu póki nie ma siłeczki, to robię to tak. Kolejne ćwiczonko, jak mogliście zaobserwować tam na filmie, to było wyciskanie sztangą na biceps. Zrobimy sobie coś podobnego. Gryfik waży dyszkę, więc na początek założymy po 10 kg na stronę. Tam miałem chyba piąteczki i gryf też ważył dychę, więc to będzie na początek troszkę więcej. A zobaczymy jak to pójdzie i potencjalnie będziemy zwiększać. Ja w bicepsie nigdy dużo siły nie miałem. One spoko wyglądały w miarę i były naprawdę nie najmniejsze, ale nigdy nie miałem w nich dużo siły. Zaczynamy, pierwsze podejście, 30 kg sztanga na biceps, niech się dzieje, co ma się dziać. Hop. Jakbyśmy chcieli na hama, to możemy zrobić taki. Ale tak nie polecam. Technicznie zawsze jest lepiej, ale teraz może zrobimy jeszcze trochę popisówy, wrzucimy trochę większy ciężar i sobie tym pomachamy. Większość osób ćwiczących na siłowni to zwolennicy treningu technicznego. Ja się z tym podejściem zgadzam, ale pamiętajcie, że technika to coś, co robimy dla naszego ciała, ale ważne jest też to, co robimy dla naszej duszy. Tryb ropuchy włączony. Map! 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 No i dzięki temu mam duże łapy, a nie jakieś tam kanapeczki. A nie jakieś tam lipne kanapeczki. No później na filmiczku widzieliśmy wyciskanie żołnierskie.
OHP tak zwane. No i co? Tam to było tak z nóg i piąteczkami. To dziś zrobimy coś dla prawdziwych twardzielów, nie dla jakichś tam mięciaków i dzieciaków. No to zaczynamy. Cztery dychy. Hop, cyk, śmyk. Hop. No to elo, zwiększamy. Hop. Mógłbym się szarpać jeszcze na 6 dych, ale tak czuję, tak jak to 5 dych poszło, że 6 dych by już szło z nóg i to tak no nie bardzo, nie? I tak jest fajnie. Na samym filmie było jeszcze kilka ćwiczeń, których dzisiaj niestety nie wykonamy, bo nie mam do tego ekwipunku. Była maszyna na triceps, wtedy tak przemontowana śmiesznie, nie? Że niby całym stosikiem macham, ale no nie mam jak jej zrobić. Była suwnica i mógłbym zamiast niej robić przysiady, ale to też no nie ten sam rodzaj ruchu, nie ten ciężar. Ostatnio jeszcze tam pomalutku zaczynam się bawić w jakąś kalistenikę, ale to jest ultra beginner poziom. W ogóle dopiero tam zaczynam, ale chciałem powiedzieć, że polecam, bo to daje bardzo dużo radości i mamy poczucie, że nasze ciało robi się takie bardziej sprawne. Ja większość życia, jak już ćwiczyłem na siłowni, to dźwigałem ciężary, tej sprawności miałem niewiele, a teraz na przykład biorę sobie bariereczki i bawię się w jakieś takie, wiecie, świry, bajery, które fajnie ćwiczą moim zdaniem dużo, dużo rzeczy, których nie wyćwiczymy przy podnoszeniu ciężarów. Robimy sobie tak. No elo. No i tak sobie mogę tu wisieć. Trochę się bujam, ale koordynacyjnie kozak na maksa. I hop. Wracamy sobie i to daje naprawdę dziką satysfakcję. Dziękuję za uwagę. Na kozaczku, to już po prysznicu, ogarnięty. Fajny trening, to tak niby każde ćwiczenie po troszku tylko, ale nieźle daje w kość, więc ja myślę, że teraz się należy jakaś siesta z dobrym jedzonkiem, trochę powypoczywać. Tomaszu, to ja, Body Max pełna koncentracja. Czeka cię jeszcze dzisiaj dużo pracy, musisz mnie wypić i nie rozleniwiać się, tylko skupić. Coś w tym jest, no ja się zgodzę się, chociaż to może jeszcze chwilkę tylko bym sobie tam położył się, nie, czy coś. Nie kładź się jeszcze chwilkę, musisz się skupić, Tomaszu. No dobra. Body Max, pełna koncentracja, jak zawsze ma rację, muszę być teraz w pełni skoncentrowany. Tak jak wy, mam nadzieję, byliście w pełni skoncentrowani na dzisiejszym materiale, który powstał we współpracy z marką suplementu Body Max. I w związku z tym warto wspomnieć, że Body Max pełna koncentracja to suplement, który zawiera wysokie dawki witamin z grupy B, które wspierają prawidłowy przebieg funkcji psychologicznych oraz wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. I właśnie Body Max pełna koncentracja to suplement, który zawiera wysokie dawki witamin z grupy B, które wspierają prawidłowy przebieg funkcji psychologicznych oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Zmniejszają uczucie zmęczenia, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz pomagają zachować zdrowe włosy i skórę. Natomiast nasz poprzedni bohater, Body Max Żelazna Kondycja, dostarcza 100% dziennego zapotrzebowania na żelazo, które jest tak ważne dla osób aktywnych, ponieważ odpowiada za transport tlenu w organizmie. Oprócz tego zawiera on również witaminę C, która poprawia wchłanialność żelaza, witaminę B12, która pomaga w zwalczaniu zmęczenia oraz kwas foliowy, który wraz z witaminą B12 bierze udział w metabolizmie homocysteiny. Także co, zgarniam ze sobą, bo się przyda. Dziękuję mu bardzo serdecznie za uwagę, moi kochani. Idę do pracy. Tak, bo kto mi zabroni, kolega, po treningu, nie podziwiają moją sylwetkę. Elo.